Siemaneczko, jestem Pepe, tym mniej. Witam Was na moim gospodarstwie. Na misie na koncie 1100 złociszy. Niespowodowane to tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Nakupiłem ciągnik, ale z delikatną niespodzianką. Pierwszym rzeczą, którą się wyłania, jest są wały posiewne za 1700 zł. Udało się kupić. Wraz z moim nabytkiem, z Ususem C360, proszę Państwa, tak w końcu nowy ciągnik na gospodarstwie. Znaczy, w końcu czy nie w końcu, no, w zależności jak tu uważa. Zdaje się parę odcinków, ale jest nowy bydle, bo w zasadzie w pierwszym sezonie udało się zbierać właśnie pieniążki na tą to piękną 60-kę. 60-ka wyszła mi 6400. I wały wyszły mi 1700. Myślę, że dobra cena. Tak piękny ciągnik i wały, które naprawdę są mi potrzebne. Mimo wszystko, że jest tylko jedno pole do powołowania, można powiedzieć. Ale raczej na wiosnę mieć powołowanie pole w jakimś stale. A ciągnik, no teraz będzie git robota. No, bez uznania, robotę będzie teraz 60 robiła. Ale jeszcze za moment, bo jeszcze musimy lecieć do naszej 30. Poczciwej 30, bo dzisiaj siejemy owiec. Siejemy sobie owiec. Nie chciałem cię testować jej w siewniku, co ją sobie tak przeprowadzić. Bo ją ogólnie kupiłem tą 60 sekundkę. Kupiłem tutaj 60 niedaleko. Jakieś 13 km stąd. Poładziłem ją sobie na kołach. Mówię, nie ma sensu. Czekajcie, tylko teraz tak musiałem wziąć sobie czwóreczkę, jedynkę i czwórkę polową wystarczy. No. 12, 13, no jednak to siewnikiem to nie ma co się bawić. Bardziej nadgonić. Z tym wszystkim mam nadzieję, że nasion mi starczy. Jak my sobie dojedziemy, to sobie trochę oksa wsypiemy. Na sadlowie. Wiecie, że ja się je sobie w tym roku swoim siewnikiem. No, przepraszam, nie siewnikiem, tylko swoimi nasionami. Więc troszeczkę pieniążków zaoszczędzę, nie muszę kupować kwalifikatu. No w końcu, mam powiedzieć, na 60 był plan na inny ciągnik, bo w planach miała być 40, ale niestety 40 została sprzedana. Więc szukając w miarę możliwych pieniędzy, takich 20 tysięcy, no znalazłem tą perełeczkę, mam nadzieję, że perełeczkę, czyli tą 60, która mam nadzieję spełni moje wymagania i będzie dobrze chodzić po prostu, tak? Więc dla mnie jest to jak najbardziej zajebista sprawa. Ale my dopiero sprawdzimy ją po wjechaniu tutaj na pole poza siebie owca, tak? Ogólnie pole, które już, przepraszam, uprawiałem w poprzednim odcinku, musiałem już sobie oglądać do reszty i już mam to zasiane, więc tam będziemy może testować. Tu w sumie wałami to będzie można zapytać na godzinę, podejrzewam. Bo jednak te wałami nie są ciężkie. Liczyłem sobie, trzeba ono 30 zapinać. Ale w sumie nie po to kupywałem 60, żeby ona dzisiaj stała. I pierwsze roboty muszą mieć miejsce na odcinku. Wyjeżdżamy sobie tak, bo dopóki mogę sobie jakoś tutaj nadgonić, tak żebyśmy tutaj mogli przyjechać raz tu. To jest elegancko, no bo pyk, rewersik, wstecznie. No, cyk. Miałbym fajnie, udało się plan zrealizowany. Tak w ogóle w tym sezonie, można powiedzieć, fajnie idziemy, bo tak kupiliśmy dwa odcinki temu pole. Udało się kupić u sąsiada na kawałek pola. Teraz udało nam się kupić 60, która na pewno usprawni mi robotę. Właśnie co do ogólnych prac. No na pewno co będzie mnie satysfakcjonowało, to będę mógł na pewno lepiej doprawić pole po orce. Tak, czyli będę mógł trochę głębiej sprawić żnówkę, puścić z wonami. Tam kultywator, jak zwał. Znaczy agregat, nazwał tak zwał.
Będę mógł trochę głębiej wziąć, by troszeczkę lepiej tutaj ogarnąć te pola. Na razie jako taką pługa, czy takich rzeczy nie będę wymieniał. No chyba, że nie mieli pieniążki, no to wtedy będę myślał nad takimi rzeczami. Na razie kupiliśmy, no wiadomo, z 1000 złotych, to ja za dużo nie naskoczę tutaj, nie nabujam pieniążków. Więc no tutaj, znaczy maszyn, nie pieniążków, tylko maszyn za dużo tutaj nie nakupuję za te pieniążki, które teraz aktualnie posiadam na koncie. Ale mój plan zrealizowany. Myślę, że 18-400, tam się zdaje, że tak jest optymalnie na 60. Wizualnie jest ona wolno zmalowana. Tam na pewno jakieś poprawki może będą, a może jakiś złoty strzał, jak to się mówi, będzie i jednak nic nie trzeba będzie wkładać się do tego wkładu finansowego, nic w tym stylu. Tego nie wiem. Zobaczymy to w późniejszym etapie odcinka, jak sobie tylko trochę posiejemy. No bo też nie chcę się za długiego odcinka robić, aż długiego. Mam nadzieję, że zrobię jak najwięcej zasieje. No i będę chciał po prostu wjechać tą 60 tak na te pole, po prostu to lepiej oganiało się, tak? Cyk, lecimy. Opuszczamy. Mam nadzieję, że niedługo ta śmiechanka też będzie fajnie wyglądała z tym silnikiem, z podminaczkiem. Ale do ogólnie dodaję 60 będę planował coś innego kupywać. Ale tu na okres jesienno-zimowy, bo na pewno na jesieni tak typowo na pracy miesięcznej raczej tego się nie uda kupić. Czyli prawdopodobnie umieść ten silnik na jakiś lepszy, może ciut. Oj, 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 tutaj już napis strzeliłem. Nie dosiał im, później to on nie zebrał. Dobra, lecimy. Na 60 będzie trochę inny plan. Na inne maszynki do niej, ale to zobaczycie. Jeśli będą pieniążki oczywiście. A do odnośnie wałów. Bo jeszcze też tylko tak buknąłem, że dwa nabytki i tak dalej. Ale te wały też bardzo potrzebne, bo jak widzicie, nie mam w tym roku wałowane nic, co miałem pozasiewane. Na wiosnę także nic nie miałem teraz zasiewane, nie było wałowane. Grzechem było, żeby no, tych wałów za takie pieniądze nie kupić. Tak, no 1700 zł mi się zdaje, że to nie są duże pieniądze. Bo też nie są w jakimś perfekcyjnym stanie, tak? No są w znośnym stanie, o. To nie można powiedzieć. Wiadomo, jeśli musiałem lepsze wały, no to musiałem tak powiedzmy już oddechę wyłożyć. Dychę wyłożyć to też się równa z tym, że są ciężejsze. Ciężejsze mogą być także 30, nie będę dawał sobie rady. Więc no tutaj wóz albo przewóz, jak to się mówi. No i musiałem sobie tak to zorganizować, żeby po prostu lepiej to mi wychodziło. Dobra, trzeba nie zajechać, zasypać chyba siemniczek. Chociaż tak nie to postawimy, ja sobie dosieję to później. Po prostu chcę wam pokazać tą 60 w akcji, jak ona sobie chodzi. Wiecie, było to tak na szybko. No, spontanicznie wszystko wyszło. Mimo tego, że mówiłem o tym ciągniku, że będzie tutaj wywany, a to nie to w ogóle mój model, a to tak już miałem co podjechać w ogóle. Dobra. Więc sobie się piątkę, pojedziemy sobie później pod garaż. Nasypiem, by powinien sobie zasypywać na spokojnie owiec. Bo owiec mam tutaj w zamkniętych drzwiach. Dobra, cyk. Czekaj, czy mnie mogę opuścić. Dobra, niech sobie tu stoi. I zaraz będziemy sobie jechać wołować. Dobra, idziemy. Dziesiątkę miałem dobry, ma, tak powiem, przebieg, można powiedzieć, 6790 motogodzin. No i co, włączamy sobie są polowe, nie, trzeba się nauczyć, bo te, wiadomo, tutaj to przekłanie, to wszystko, no to trochę
To jest tak, jedynka, dwójka, trójka, czwórka i piątka. No myślę, że z trójeczki sobie pojedziemy na spokojnie. Wszystko poogarniamy. Ciebie są podniesione, chociaż mimo tego wszystko to i tak raczej nie ma zbytniej różnicy, bo no tutaj to i tak nie pojedziemy zbytnio szybko. Czekajcie, czy jadę tutaj przy naszym pięknym RCW? Chyba tak. Oj, tak trochę na styka. Dobra, to musimy jechać tutaj przez te pole, tak. Ale się nie przyklinuj, dobra. No i tak jest moje, ale będę wiedział wtedy, czy... czy jakoś tu trzeba wciekać. No niestety, piątkę rzucę, to i tak jednak nie idzie to. Patrz, no tego tak nie rozkminiałem. Miały być wały gładki, łąkowe, ale no dobra. Takie pieniądze, bo to jest tak ogólnie, wspomniałem, to są od jednego gospodarza maszyny, czyli 60 z wami, to jest od jednego gospodarza, czego szukiło sobie dojca, 80-konnego i wały 6-metrowe, bodajże, jak się nie mylę, tylko lżejsze. Dlatego, no też się opyli też wały, są 60, mi się właśnie udało, takie pieniądze, to byłoby wszystko ładnie wytachać. No mi się zdaje, że nie jest tak źle. No powiem, widzicie, troszeczkę tam te pierścienie nowału ten pracują mocniej. No ale jedyny minus tego, bo nie wiem, czy to mogę jakoś rozłożyć. Złożyć nic. No niestety tylko mogę tak mieć. O, patrzcie, teraz pojechałem mocno. Normalnie, teraz to jeszcze nie rozumiem tego. Dobra, padujemy. No i pierwszy akcja wałowania i testowania 60 i... O, 15 na godzinę to będzie nie ubywać. Czy trochę pojechać, chyba trochę czekać. Tylko jeszcze jeden mig zrobię. Żebym tutaj nie... Nie pykał tylko na zewnątrz, na środku. Że tak pojedziemy trochę na zewnątrz. Chyba ich się ogólnie nie włącza, co? Zaznaczone, że zwołowane. O, teraz to będzie elegancko. Jedzie, no. Nigdy bałów nie miałem. Nie mogę wymyślać tutaj, tak? Jak to tam wszystko wygląda? No, no, ale nie jest tak źle, tak? Wiadomo, żeby to jeszcze były takie bały na zasadzie podnieść, opuść, tak powiem. Ono by trochę leczkę lepszą, mimo bo te może dawały. Ale nie ma co płakać. Jakie dwa nowe nabytki. Mam od plastu, to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt. Mam nadzieję, że... Bały może tak długo nie powstoją tutaj. Nie będą, ale jednak... Myślę, że sama ta 60 to pewnie trochę długo posiedzi. Pod nią mam plany pokupować naprawdę fajne maszynki. Wiadomo, można było zatora kupić, ale zatora to trzeba już tak z 4 dych dać. Więc to za zatora, nie wiem, zatora kupywał, chociaż były, nie, w też fajnych pieniądzach. A to i tak mój budżet przekraczało. Więc jedyny tak, tutaj co do 60. Na pewno założenie tora sekcyjnego. To będzie wymóg, na pewno. I założenie kabiny. Do tej 60, żeby po prostu lepiej to, no po prostu człowiek trochę zdrowiej miał, trochę zdrowszy organizm, że tak powiem. No i lepiej, żeby funkcjonowało wszystko, tak? Jakąś fajną kabinkę, angalaka może poszukać, może jakąś używkę, kabinę. Ale pewno na razie nie w tym momencie. No tak po prostu, żeby mi to wszystko spełniło normy unijne, nie no, się śmieję. Ale myślę, że dość nowy zakup będzie. Wiadomo, na razie maszyn ciężko nie będzie miała, tak mówię, w tych wałach to powinna 30 zwyradać. Na luzie, na razie, żeby na spokojnie to przetestować. Kurwa, no właśnie tak ktoś czuje, widzę, że te tekstury mi się trochę tak... No nie za bardzo mi się tutaj pasują. Trzeba ogólnie sobie tekstu poszukać do ogólnego, do loadu i poszukać coś fajnego, tak? Albo połować inaczej. Na spuśkę. Pyk.
O, w tą stronę patrzcie, elegancko widać, tak. A tamtą jednak ziwa już nie widać. I tu już jest tylko jeden właśnie przez to minus. No tak, słońce mocno świeci. Ale jest, po udaniu do wszystkich, no jest trochę lepiej. Wiadomo, spalanie nie porównuję, bo tego nie wiem, jak to będzie wychodziło. Wypadek dostanie cięższy sprzęt. Wtedy będziemy mogli się patrzeć na to, jakie to ma spalanie ogólne. To będzie piątkę na spokojnie sobie jechać. Jak wrócę, trójkę. Nie no, czwórka musi wyjść. Czwórko trzeba jechać. Na spokojnie. Tam gdzie jakieś miniaki będą, no to wiadomo, nie ma co poprawiać. Bądźmy nie będę hipokrytą, że tu będę poprawiał każdy przejazd czy cokolwiek, no bo tego się tak zbytnio nie da. Pięknie tego wymodzić, jak to się mówi. Ale nie jest źle. Fajnie to robotę robi. Patrzcie, może ten mamy i chwilę ten posiany połowałowany na tej 16 minuty odcinka. Elegancko. Dobra. Gdyby to... A, teraz już podniosły normalnie teraz się je. Wałuje, przepraszam. To mi ten, ale jedzie normalnie. Patrzcie, czy to jest jakiś mały możliwy wjazd? Trochę inny niż bym chciał. Dobra. Grzejemy. Dalej z wałowaniem. To też nie pasowałoby jedynym ludzi być, żeby poprzek jeździć. Wałować. To by naprawdę luksus sobotę robiło. Ale my trzeba trochę lepiej te tekstury widać. Tekstury by ale widać. No, no wiecie o co chodzi, tak? W ogóle ziemię inaczej to odkłada. To jest tak powielone. Trochę taki jest minus tego wszystkiego, no ale mamy klimat taki, jaki mamy, no i inaczej tego nie będziemy robić, bo tego się inaczej nie da zrobić w tym. Trzeba będzie pogadać chyba z sąsiadem, żeby to chyba kupić, albo wydzierżawić tutaj te pole, bo szczerze pasowałoby mi. Tak prawdę mówiąc, te pole, czekajcie teraz tak, żebym nie wjechał na... Nierosiane później tekstury nie podnosił. On tak patrząc, no to ładna robota idzie. Ładna robota idzie. No i to 15 na godzinę. Wołami na luzie. Jako pierwszy test na razie sprawuje się elegancko. Paliwo było zalane, wszystko było przerobione, porobione. No i zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie się błyszczy, bo wiadomo, pomalowane prawdopodobnie było to już przed sprzedażą, żeby wiadomo lepszy pieniądz wziąć. No, ja nie wnikam w to. Każdy robił jak uważał. Dobra, tutaj muszę później poprzeć, jak sobie zrobić. Więc o, tak widzicie? Lepsze tekstura widać, lepiej tekstura widać. A tam z kolei właśnie nie. Nie wiem, od czego to zależne, czy to jest zimne. Ale to już mało ważne. Tak, będziemy kończyć odcinek. Jeszcze jedno kółeczko sobie zrobimy i będziemy kończyć, bo... Jak widzicie, jest niedziela. Tak jak wcześniejsza godzina niż zawsze. Ale może dla mnie to lepiej, trzeba będzie czas, by posiedzieć, ogarnąć to wszystko i pięknie się przygotować na następne nagrywania. Teraz elegant. No może, tak, teraz z taką robotę będzie fajną robiła. Ta 60, mam nadzieję, że to będzie dla mnie elegancka sprawa teraz. Tak. Tutaj powinienem teraz gdzieś jechać, a teraz to szczerze, o to już, teraz już widzę. Teraz widzę teksturę, już widzę teksturę, jak mam jechać. Słysz, jest elegancko. Pewno wiecie, na pewno mi wspomoże, przed chwilą tą rzutą 60, tak? To mi wspomoże, bo przeważnie wszystko robię rzutą 30. Trzeba na wszystko tak zbytnio... Czy powiem tak, że nie tyle, że nie robi, co robi takie lżejsze roboty. No teraz można powiedzieć, tak, bo będzie oborować, nie wiem,
no je podrzucić, czy tam... czyli jeździ, no i na płytę w tym stylu, a właśnie miejsce czerwonej najmniej żółta w polach, a no żółtej 30 najmniej właśnie 60, a teraz tak o to chodziło, tak, żeby to fajnie wszystko wyglądało, no wiadomo, że jeszcze czerwona 60 ma, to ona tak wszystkiego nie ominie później w polach, jeśli mi kupili, nie wiem, coś innego, coś wydajniejszego, jakąś pasę może inną. Czy zwijkę, czy coś w tym stylu, no to wiadomo, że będzie tłem, z tłem to będzie musiała latać na czerwona 30. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, więc zobaczmy tylko czy ładnie teksturki tutaj pokazuje wołowania. Nic nie wymaga na tablicy, trochę chwastów, ale to jeszcze pewnie w sprzed wodowu, zaraz po wschodzie opyszczę i będzie elegancko, więc w dzisiejszym odcinku było na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, chcecie, kierunkuję komentarze, linki za oglądanie, idziemy się do następnego odcinka, na razie, cześć.